wejdzie, co? Dobry bicik jest wejdzie. Jakby jak ktoś puścił jakiś psycho beat, nie? Słuchajcie, opowiem wam teraz historię. Byłem kiedyś w górach i widziałem taką dużą pandę. A teraz chciałbym zobaczyć, jak April Line całuje w usta grande. Słuchajcie hałas, stańmy dookoła. Tak, tak, dookoła. April Line będzie wesoła, tak jest. Felipe na bicie. O właśnie, tak. Ja chyba wiem, gdzie to jest, koło pola. Ale chłop przyjechał na ten. No, ale chłop przyjechał na główny po ciebie. A. No to chuj, no to wraca pusty. No dobra. Siadam. O, na kolankach siadłeś. Dobra. A, czyli o to chodzi, Sumin. Kurczę. Można ją jakoś zwalić z tego krzesła? No to nie jest. Ty, ja nie wiem, co on robi. On. Co? Ja nie wiem, co on robi, bo mówi, że już jedzie. Ej, kurwo, ty jebana! Ej, co jest, gościu, kurwa! Wow, uratowała cię! Z obojczykiem ma napierdala, nie jest. Ej, spokojnie, czyli zypili ma już napierdalanka? I co wyzywasz jeszcze? Przestań ze mną biec, kurwa! Co ty, kurwo? Wow, grande! Nie! O Jezus! Rozpędziłem się! Maja, spokojnie. Grounded quadra kill. Grounded pelta kill. Dobra, nic nie stało. Maja, wstawaj. Maja. No przecież... Obolcik trzeba było. Nie, ja ją... Rączką od noża ją uderzyłem. Wielka siła to wielka odpowiedzialność. Kolega tu jeden za maszystym, kurwa, i pokonał wroga i miłość swoją. To jest tak jak na książkę. Czasem walczą o coś mocno, możemy zranić najbliższych. To albo wypłacając komuś bombę na pysk, kolega może też zerwać. Aj. I tak będziemy musieli tak pod szpital. Dzwonię. Wzięli mi pieniądze. Ja też potrzebuję ten, bo pan. Dlaczego to jest? Dlaczego? Pani tam właśnie działa, w sekundę. Nie, jestem panie doktorze, jestem... Nie, nie wiem, co zrobię zaraz. No, nie. Co to jest? Co to jest? A dobra, nie oddacie, dobra, nie ma sprawy. Nie? Spróbowałem. Nie oddadzą? Pani tam właśnie za zimna, znaczy za ciepło jest. Powiedzieli, że nie oddadzą. Ma właściwości. Nie oddadzą? O kurde, no dobra, ja jednak ja nie wyczaruje pieniędzy. Nie oddadzą? Nie wyczaruje pan? Ale daj pan jedzenie, bo mnie nie stać na jedzenie, bo jestem na zero. Skurwysyn. No i co ja panu zrobię? Weź, idź sam. Jestem na minus. Nie wyczaruje pan na pewno? Pomocy potrzebuję. Palec mnie boli, kciuk, paznokieć mi się urwał. No ja osobiście panu nie zaradzę na to, no. Może pan zejść z szafki? To jest strajk, kurwa. Mógłby być ponad kimś. Ja poproszę doktorku pomoc jeszcze. No, zazwyczaj jestem poniżej. Widzi pan paznokieć mi się urwał, potrzebuje plastra, żeby pan mi zakleił tu palucha. I co za 500 kurwa plaster. Myślałem, że pedikir mam się zrobić. Dobra, nie. No, podziękuję. Nie może pan do szefa zadzwonić? No przecież tak nie może być, no pani... No dobrze, już dzwonię do szefa, moment. Dziękuję, doktorze. Kurwa, no. A pan sobie robi jaja, a ja nie mam na chleb, no. Pan sobie jaja sobie robi. No, szefie, jest taka sytuacja, że pan chce, żebym oddać 1000 dolarów. 500. Siema słońce. Albo to tak jak tak pomyślałem. Siema. Nic. Już wiesz, jak ma na imię, tak. A do urzędu go przekierować, dobra. Pewnie nie pamiętasz, jak się przedstawialiśmy, nie? Chłopaki, jest problem. Księżulek namawia ludzi pod Meliną, żeby nam wjeżdżali na Grove Street. No wie pan co, no... Dzwoniłem do szefa, no i powiedział, że do urzędu się kierował. Taki... Taki siwy pajac. Trochę dziwny jest. Panie doktor, panie na tej kurwie telefon oddał. Panie medyku. Zaraz mi się łokieć wygnie w drugą stronę. Panie doktorze wojenny. Pieniądze mi kurwa oddaj, rozumiesz? No, powiem ci tak, jakbym miał... 500 dolarów mam ostatnie moje, nie mam pieniędzy, czy ty to rozumiesz? Na chleb nie mam, na wodę. Oddasz czy nie? Ostatni raz pytam. No to co ty, to... Co z kurwa... Ja zapierdalam za psie pieniądze, a ty jeszcze pisiaka ode mnie chce? No to... Daj mi coś do to dawaj od tej haliny, chodźmy od haliny. Chodź od haliny, bierzemy pieniądze, no chodź. No idźcie z nią. No kucie no, daj, bo się wypierdolę zaraz. Okej. Okay. Zmedyk ci pomoże. Ale nie mam. Dobra, który jeszcze chciał pomóc? Ja. Czosko podjechać, byku, ja nie mam. F. Nasz, a no właśnie, dobra, może, dobra, to chwila, no, dobrze by było. Konsultacja. Słucham cię, G. Ty. No. Bo się robi młyn, kurwa, czy osoby naraz mówią... Dobrze, no spokojnie. Też nie róbmy, wiesz... Z tego. Kanapki niech będą. Kanapki niech będą, ale teraz mnie wkurwiłeś.
bo ani nie lubię szwary walkiej, ani nie lubię pleśniowej, a to był kurwa mój pomysł z kanapkami i zamówiliście sobie, co wam się podoba kurwa żywnie, a ja nie mogę powiedzieć słowa, jaką chcę kanapkę. Przepraszam. No nie. Mój pomysł był z kanapkami, kurwa. Ten jeden mówi z tym, ten z tamtym, a ja chciałem z pasztetówką i kurwa nie podoba mi się. On też może by chciał jakieś kanapki. Robicie ja samą walkę teraz, kurwa. Tak być nie będzie, Felipe. Tak by nie będzie. Czuję się bardzo pokrzywdzony teraz. Będziesz później te kanapki, kurwa, w domu przerabiał, kurwa, i smarował pasztetówką i mnie to nie obchodzi teraz. Ja pierdolę. Gość w sejfie, jeszcze rozwiercę kolejną skietkę. Ale mi dupa spędzi. Spokojnie, ile tam to zostało? Chodź tutaj do mnie. Chodź, jak tam z czasem? Yes, it's okay, we're gonna go, okay. We're gonna move out. Keep him at bay, keep him at bay. We are going to move. Słucham. Co? Umaj zakładnicy. Co? Okej. Teraz jest tak. Tak. Idź prosto tam, tylko wiesz, jakieś smyłki rób. Ja nie prowadzę. To prowadzi. Ja, Mr. F. Mr. F. No. Nie idziemy prostą drogą, tylko najlepiej jakbyś jakieś smyłki znał, wiesz. Siku mi się chce. Dobra, tak spróbuję. Ja pierdolę. Tak spróbuję, ale trzymajmy się dobra, razem. Spokojnie. Spokojnie, panowie, na pewności, już to się nie może nie udać. Co? Poczekaj! Szybko do mnie! Szybko do mnie! Chwilkę, jakieś problemy są na strychu. Matka chyba pranie znosi, to jest mi momencik. Dobra. Czyli co? Zaraz co? Będziecie wychodzić. Co? 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 Chwilka. Co? Co? Skąd? Panowie, konkretnie to się dzieje. To się dzieje! To zobacz na o, to. Kurwa! Spokojnie. Dobra, to dawaj. Dobra, powoli wychodzimy za chwilkę. Jeszcze momencik, torby zapinamy. Może, spokojnie. Żeby było luźnie, to jednego jeszcze zakładnika wypuścicie przed sobą. Nie. Okej, chłopaki, jesteście gotowi? Sejfu nie wypadło? Protect, wall protect. Wychodzimy formacją mur obronny. Powoli, dwa kroki do przodu, zakładnicy, w tym momencie. Okej. Tak jest, świetnie, pasuje mi to. Dobra, trzy kroki do przodu. Jestem w tłumie zakładników, dopóki moi ludzie nie wsiądą, nic nie robię. Tylko pamiętaj, wsiadaj do S. Tak jest, spokojnie. Pakuj się S. Masz kluczyki? Stójcie zakładniki. Co się stało? Co jest? Co być? Koniec gry! Rozejdź się! Dziękuję. Zakładnik to znowu poprosić, nie. O. A, moja klata! O Boże, ile krwi, o! Nie, no co to miało być? Co się stało? Respidi do EMS? Doszliśmy do jakiegoś konsensusu, oddaliśmy wam koniec końców czterech zakładników za darmo, a potem i tak na karach nam policzyliście po 2000 za każdego. To był błąd tam wtedy z policji. Więc, pomimo tego, że i tak nas rozstrzeli tylko dlatego, że Desync poszedł i ludzie, którzy nie żyli, żyli. Panowie, nie sądzicie, że to podniesie w ogóle jakoś RP, że jest dopuszczona taka akcja, że coś się może innego stać. Nie nudzi was cały czas napad, ucieczka, napad? To właśnie daje jeszcze bardziej rozłożoną, wiesz... Nie rób. Wykonać jakieś różne akcje, stare, nie? I tak samo my możemy zostawić policji i rozstrzelać ich od pleców. Wydaje mi się, że to daje właśnie... Ale dziękuję za 3 złote. Moim zdaniem okej, wyszło trudno, ale całkiem to było złożone RP. Tyle ludzi wokół było, ludzie to oglądali, było nagrywane, fajna pokazówka. Dajmy sobie raz przegrać i niedługo się zrewanżujemy. Moim zdaniem tak byśmy to potraktować. Na pewno zabolało to, że 2 godziny i super plan mieliśmy przygotowany. Mi też to boli, też brałem udział w tym planie, ale... Zobacz, razem my pociśniemy policję, jak tu przyjmie na rządowy, to będziemy mogli odpić. Ale wiecie, co wam powiem? Uważam, że jak wam... Uważam... jeszcze ostatnie słowo powiem, dobra? Że uważam, że jak wam nie pasowało to 7 sekund, to albo mogliśmy próbować jeszcze negocjować, albo mogliśmy to później po akcji jakoś wyjaśnić. Nie, bo to za każdym razem nad rządowym. Wy powiecie, okej, a potem nas rozstrzela. Tak, bo to właśnie chodzi, bo to jest życie, tak właśnie wygląda życie, że pies się może wyjebać. Musimy to dopuszczać, stara, nie cały czas, kurwa, mamy ucieczkę w prawo, lewo, niebieski... Ale jeszcze bym zrozumiał, wiecie co? Jeszcze bym zrozumiał, jakbyśmy odjechali i wtedy byście zaczęli do nas kropić, jak odjeżdżaliśmy na motorach. Ale w linii strzał byli... No. Sorry, że przychodzę ci w słowo, bo chcę sprawdzić, bo no... Sprawdzam, ale żaden skrypt nie daje tej broni na bank. Na pewno jesteś pewien, że... Zobaczę to na powtórce. No nie miałem wcześniej, raczej.
Nie wiem. Ja jeszcze chciałem jedną rzecz. Szczerze nie wiem, wiesz, zobaczyłem po napadzie, jak dawałem pieniądze, zobaczyłem, że... Na rozmówki nie miałem wcześniej, nie. Pogaduchy wrzuciłem shota, w którym widać, że Paris celuje jeszcze do zakładników, a Nitro już dostaje kulkę, później my dostajemy kulkę, a broń jest cały... To już są szczegóły, na przykład, tak. Ale patrz, mogłem teraz strzelić do tego zakładnika i ten pies, który podjął decyzję o tym, że było strzelanie, był zwolniony, wypierdolony z roboty, bo zakładnik stracił życie przez to, że oni wydali taki rozkaz i mogli się to pociągnąć, stary, w sądzie i tak dalej. Stary, o to w tym wszystkim no, chodzi. Oni strzelają, a ja ładuję do zakładników na oślepi, co kurwy? Wy macie sprawę, stary, i tak dalej. Albo nam umorzecie wyroki i zamiatamy pod dywan. Stary, trzeba to rozegrać w RP, a nie to rozpierdolenie o jakichś sekundach, jakieś technice, mechanice. No, stary, jak masz dobrą wyobraźnię, to możesz ruchać tego psa, jak masz dobrą wyobraźnię. Będziesz go ruchał. Ruchał, to że będziesz go. Wyobraźnię, kumasz? Na tym polega RP. Kurwa, ale to, jego mać. Ale ty wymyśliłeś sekundę, a teraz przychodzisz i mówisz, że to jest brak kreatywności. To weź ty się zastanów, co ty robisz. Dobra, ja widzę z tego Discorda. Te kurwa chmury kiedyś ci nad banią uświeciły? Pamiętasz tego chłopca z IMS-u, którego dotykałeś? Pamiętasz? Żadnego chłopca nie dotykałem, kurwa, ty! Pamiętasz policjanta, który ci wywiózł tutaj kiedyś? No pamiętam. Już no. To nieźle, że pamiętasz, chyba ci to nie powinieneś, ty skurwibonku. Kurwa. Dobra, że to mnie wykurzę. Kto chce czynić honory? No wiesz, jak już go trzymasz, to tam chuj. No nie, no kurwa, nie puszczaj, prawda? Ty, no nie chcecie puszczaj, go? Nie. Naprawdę? Puścić? Tak. Nie, proszę cię. Proszę a on cię. Jest zły? Nie, tego czekolady no, mi szkoda. Course, on dzieci nie dotykał. Nie dotykałem żadnych dzieci, no. No bo przecież ja go wywoziłem, sam go wywoziłem. No nie dotykałem, no. A ty, Adaś mały, to co? Nie wiem, czekaj, może mu pomożemy chyba. Czekoladzonowi pomożemy, no. Okay. Proszę cię, no. Przyłóżmy jakąś szmatę. No to jak? A czekoladzon dostał pod tego, pod bluzę tylko. Co jest? Co jest, kurwa? Kurwa, rowerzysta. No się wyjebał, lol. Jak no dogadajmy się, co? Wiem, no. Pa, zrobię jakiegoś grinta na poręczy. Sekunda. No chodź. O ty, kurwa. Leżysz. To, ja nawet już nie pamiętam. Dobra, lekki cień. Płaciłem to za to bardzo długo. Zagłosujemy tutaj. Ej, kurwa, nie wypychaj mnie. Cześć, no, to co robisz? O, proszę dawaj, cię, proszę cię. Głosujemy, zrzucamy go. Oj, ej, 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 kurde, nie, nie. No dobra, cześć. Zależy mi na tobie. Bardzo. I na tobie też. Co? Co? Taka reakcja? Byłem kiedyś w górach i widziałem taką dużą pandę. A teraz chciałbym zobaczyć, jak Apriline całuje w usta grande. Co? Hałas, stańmy dookoła. Tak, tak, dookoła. Apriline będzie wesoła, tak jest. Felipe na bicie. Mhm. O właśnie, tak.